Dominik Opaciński, Bosch Rexroth. Zapraszam Państwa na film, w którym pokażę Państwu, w jaki sposób napisać prosty program do sterowania napędami Indra Drive CS w trybie Velocity Control z wykorzystaniem języka C#. Do projektu wymagane jest dodanie bibliotek EAL oraz SIP. Znajdą je Państwo w lokalizacji, którą podali przy instalacji pakietu SDK w folderze 02VRS, EAL4.NET, bin. To, w jaki sposób pobrać i zainstalować pakiet SDK, zostało pokazane na oddzielnym filmie. Program zostanie utworzony w środowisku Visual Studio. Tworzymy nowy projekt. W pierwszej kolejności dodajmy wybrane biblioteki do katalogu References. Następnie utwórzmy warstwę wizualną naszej aplikacji. Będzie składała się ona z okna do wpisywania adresu IP i przycisku Connect, dzięki któremu połączymy się z napędem, okna do wpisania wartości Velocity, Acceleration, Deceleration oraz Jerk oraz przyciski Power On do załączenia zasilania, Left, Right do sterowania napędem w lewo bądź w prawo oraz przycisk Stop do zatrzymywania napędu. Do każdego z tego obiektu przypiszmy unikalne nazwy, dzięki którym jednoznacznie będziemy mogli zidentyfikować dany obiekt. Tworzenie interfejsu graficznego zostało ukończone. Przejdźmy teraz do tworzenia kodu naszego programu. Dodajemy dyrektywę EAL Connection. Tworzymy nowy obiekt EAL Connection klasy EAL Connection, który zawiera w sobie wszystkie niezbędne metody do sterowania napędem. Podwójne kliknięcie na dany obiekt generuje zdarzenie klik, w którym to zawrzemy odpowiednie funkcje. Dla każdej metody przechwycamy wyjątek z wykorzystaniem wyrażenia try-catch, by w razie pojawienia się problemu z jej wykonaniem łatwo zdiagnozować źródło błędu. Po naciśnięciu przycisku connect wykonana zostanie metoda connect z argumentem adres IP, który wpisany został w odpowiednie miejsce w interfejsie użytkownika. Po pomyślnym połączeniu, które można zdiagnozować dzięki statusowi isConnected, wykonujemy metodę initialize, która konfiguruje odpowiednie parametry napędu w celu poprawnej komunikacji.
Tak jak do przycisku Connect, tak do pozostałych, tworzymy zdarzenie kliknięcia z przechwyceniem wyjątków i ewentualnym wyświetleniem komunikatów błędu w postaci message boxu. Dla przycisku Power aktywujemy metodę Power z parametrem boolowskim True. Dla przycisku Left aktywujemy metodę MoveVelocity z parametrami Velocity, Acceleration, Deceleration jako typy Double oraz parametrem Jerk jako typ Integer. Wszystkie parametry przechwytujemy z textboxów z głównego interfejsu użytkownika. Wartość Velocity przemnażamy przez minus 1, aby napęd obracał się w lewo, przeciwnie do wskazówek zegara. Analogicznie postępujemy z przyciskiem Right, z tym, że wartość Velocity nie przemnażamy przez minus 1. Naciśnięcie przycisku Stop aktywuje metodę Stop, w której to parametrami są wartość boolowska True, opóźnienie oraz Jerk jako wartości Double. Etap pisania kodu został zakończony. Przejdźmy do testów. Po uruchomieniu programu wpisujemy adres IP naszego napędu i naciskamy przycisk Connect. Naciskamy przycisk Power On do załączenia zasilania. Następnie uzupełniamy pola Velocity, Acceleration, Deceleration oraz Jerk wartościami. Naciskamy przycisk Left. Jak widzimy, napęd obraca się w lewą stronę. Naciśnijmy przycisk Right. Jak widać, napęd zaczął obracać się w prawą stronę. Naciśnijmy teraz przycisk Stop. Jak widać, napęd zatrzymał się. To wszystko w tym temacie. Dziękuję Państwu za uwagę.